Radio w internecie to coś kompletnie innego, ponieważ jest do słuchania wszędzie, gdzie może być i ma źródła pozyskiwania rzeczy zewsząd, skąd można mieć, tak? Przecież kiedyś to de facto dyktat wytwórni płytowych był. Tak, zdecydowanie. Poza tym kiedyś, jakbyśmy chcieli zrobić taką sztukę jak tutaj stąd, to ja nie miałbym jednej torby i dwóch koszyków, tylko tu by stał wielki wóz transmisyjny, byłoby z 10 panów z kablami. A to byłby catering dla stołu. Na głośnych chłopców nie wiadomo ilu, tak? Żeby zrobić radio, musielibyśmy mieć super wygłuszone pomieszczenie, mikrofony po 15 tysięcy złotych i w ogóle różne tam cudawianki, tak? A powiedzcie, nie brakuje wam tej magii właśnie takiej, że gdzieś tam trzeba wyszukiwać jakiejś starej taśmy zakurzonej, coś tam nie działa, że... No właśnie, czy tego mnie... Tak! Ja myślę, że to jest... Odpowiem ci, nadal coś nie działa, bo coś się zdarza. Tą magię zachowaliśmy, wiesz? Jeśli chodzi o tę taśmę, wiesz, to mówisz tak, kiedyś to byłoby łatwiej, bo ja pamiętałem, którą płytę mam na której półce, a dzisiaj powiem ci, nie wiem, które pliki mam na którym dysku, dokładnie. Nie, ja uważam, że jest trudniej. Nie. Znaczy radio to radio po prostu i zawsze to, że się mówi do mikrofonu, że się słucha w słuchawkach, nawet jeśli te słuchawki są bez żadnego przewodu, bez wkładane do uszu, a mikrofon też może być bez kabla, to jednak jest to samo, że skupiasz się na głosie, skupiasz się na muzyce. Jeśli to nie jest muzyczna audycja, jako rozmówca, to skupiasz się na rozmówcy. Chcesz, żeby były fajnie zrealizowane, czyli po prostu jakieś dżingle i tak dalej. No, ta różnica, ale to nie jest związana z internetem, tylko z komercyjnymi stacjami, że kiedyś tylko była realizacja przez jedną osobę, a prowadzenie przez drugą, tak? No, a później przyszliście radiów komercyjnych, przeszło na samorealizację. Ale ja sam nawet nie wiem, czy wolę tak. I tak wolę. To są dwie osobne magie. Nie wiem jak ty, bo nie pytałem cię nigdy o to. Tak, no jest jeszcze trzecia magia, jak przychodzi ktoś i gra coś na żywo. No tak, ale sam sobie gra. No sam sobie gra, tak. Ale ktoś mu ten hebelek tam musi jednak podnieść. Okej, a powiedzcie, no bo tak, teraz bardzo łatwo jest wyszukać muzykę z całego świata. Czy proponujecie łatwo? Coś? Ja myślę, że tak, że jest jej mnóstwo. No właśnie, jest jej mnóstwo, jest tyle dużo. Przez ale to, co się wam podoba i to, co możecie przekazać słuchaczom, i odróżniać się od innych stacji radiowych, jest to fajna sprawa. Macie coś takiego, na przykład muzykę, bo mnie na przykład bardzo irytuje coś takiego, że w większości stacji radiowych leci ciągle to samo, w kółko to samo. Słucham różnych stacji, was też czasami słucham. Tak się właśnie składa, że mam przygotowany zestaw utworów, który u nas jest. Poproszę o podejście do mnie. O. I tutaj są utwory, które gramy na liście przebojów. Mimo to, jak być przygotowanym do odpowiedzi, prawda? No fantastyczna koszulka. Pięknie. Zgadzam się z Hubertem, że nie jest łatwo przy nadmiarze. Wtedy, kiedy przychodziło 10 płyt i z tego trzeba było coś wybrać, to można było naprawdę do perły dojść, tak? A kiedy jest teraz milion, no to jest zalew po prostu. To jest, wiesz, łatwiej złowić złotą rybkę w stawie niż w oceanie. Tak? Korzystacie z Bandcampa na przykład? Znaczy, korzystamy ze wszystkiego, co tylko istnieje, tak? Więc... Na takie perełki, skąd wyciągacie? Tak? Powiedzcie, podzielcie się. Słuchaj, no powiem ci tak, na przykład musisz znaleźć, to będziesz wiedział, że nie kłamie. Jest piosenka, nazywa się Silver Screen, Johnny T i Foreign Figures. I to jest kawałek, który koleżanka jedna, Sabina Broda, która prowadziła program, znalazła. Miał utwór wyszedł w styczniu zeszłego roku. W maju bodajże, czy w czerwcu, zaczęliśmy to grać, ona znalazła, miał 1400 odsłuchań. A jest to jedna z najlepszych piosenek, jakich słyszałem w ogóle i była piosenką roku u nas, tak się spodobała słuchaczom. 1400 odsłuchań. To są dla mnie tego typu rzeczy właśnie, czyli takie naprawdę prawdziwa satysfakcja. To jest, tu się człowiek spełnia po prostu, tak? kiedy znajduje takie rzeczy. Ale jak mówię, jest tak straszny zalew i tak szkoda po prostu, że gdzieś tam są jakieś nagrania, których wiem, że nie trafiły do mnie. Bo to nie jest kwestia tylko nośników. Znaczy po prostu kiedyś znacznie więcej osób zamykała swoją jakby kontakt z muzyką na określeniu się jako słuchacze, a teraz w zasadzie ja odnoszę wrażenie, że
połowa z osób, które jest zainteresowana muzyką, musi coś tworzyć, tak? Musi, wiesz, umiejętność grania nie jest konieczna, bo maszynki są, wiemy jakie są, tak? Sprzęt do nagrania, no kiedyś przecież nagrać płytę w Polsce, nie wiem, z jakimś realizatorem, Rafał Paczkowski czy Leszek Kamiński i tak dalej, to było po prostu, to był kosmos po prostu. To tylko naprawdę duża wytwórnia stać było ją na to, zrobić teledysk za 30 tysięcy i tak dalej. Teraz teledysk to jest po prostu pstryk, pokaz slajdów i już jest. W metrze ktoś tam sobie programuje kawałek, już jest i zalewa to tak. Ale nie mówię, że to są złe utwory, broń Boże, nie? Ja też nie mam problemu z tym, że są że nie są, wiesz, zagrane wszystkie, tylko że gdzieś jakieś automaty i tak dalej, nie ma z tym problemów. Natomiast prawda jest taka, że później po trzech latach, po jakimś czasie słyszę, Boże, jaki zajebisty kawałek, dlaczego ja nie słyszałem, dlaczego ja go nie miałem na liście przebojów, tak? No ale czasami się zdarzają, że są takie utwory. Także tutaj jest właśnie zestaw tych utworów. Lista przebojów jest każdy czwartek o 19:00, zapraszam. Też takie odkrycia próbuję robić i też znajduję kapele naprawdę fantastyczne i to często polskie. Ostatnio znalazłem jakąś taką kapelę punkrockową. Nie pamiętam niestety, bo ja szukam i później sobie gdzieś tam to odkładam. Jakaś taka kapela, która naprawdę bardzo porządnie gra. Też miała jakieś... Ja sobie jak przypomnę sobie to ci to wszystko... I to nie tylko jedna kapela. Ja tych kapel znalazłem bardzo dużo. I te kapele mają po 1000, to jest max w ogóle. 1000 to już jest bardzo dużo. Są to zespoły, które wydają regularnie płyty. Patrzę, 2-3 płyty na koncie i 1000 odsłon to jest naprawdę dużo. 500, 600. Ja tylko potwierdzę to, że dzisiaj trudno jest się przebić. No. Trudno i łatwo. Trudno i łatwo, zgadzam się. Trudno i łatwo. Znaczy, teoretycznie łatwo jest nagrać, jest tego, ale przebić się to właśnie ani trudno, ani łatwo, tylko to jest jak los. I jak byłem w Stanach w 87 roku, poszedłem na jakiś koncert i mówię, wow, jaki zespół rockowy, kapela, przecież rzeczywiście to słyszycie. Oj, no, a co? Jak oni grają, przecież oni mogą być w ogóle mega popularne. Ale u nas w każdym mieście takich zespołów jest 10, nie? I dlaczego? I tak sobie myślę, kurczę, to jest każdy zespół, naprawdę ujenie po prostu, wiesz, takie no, zawodowe, nie? To jest, to na jakiej zasadzie wobec tego, skoro jest w każdym mieście po 10 takich zespołów, to na jakiej jest to, że nagle wyskakuje ktoś, ten los? Dokładnie, często są to te podpowiedzi, gdzie słuchasz jakiejś kapeli, która ci się podoba, a gdzieś tam ten komputer ci podpowiada, mówi, o, jeżeli słuchasz tej kapeli, to posłuchaj tej. Co o tych podpowiedziach sądzisz? Często są nietrafione, ale zdarzają się fajne rzeczy. Zdarzają się fajne rzeczy. Powiedz, Hubert, coś są puenty. Nie, to u mnie się rzadko zdarzają. Nie, ale tak lekko możemy, wiesz, uchylić rąbkę. Nie, niczego nie będziemy uchylać na razie. No, za wcześnie. Niedługo to się zmieni. Niedługo to się zmieni. U was czy w ogóle? W ogóle. Znaczy u nas. U nas, a potem w ogóle. No miejmy nadzieję, że w ogóle. Jesteście bardzo tajemniczy. Tak, musimy. Mówili dla telewizorni Hubert Augustyniak oraz Paweł Sito, znany wszystkim, zarówno jeden, jak i drugi. Dziękuję bardzo. Radio Spacja. Pozdrawiamy.